Hej wszystkim, z tej strony Monika Rajska i zapraszam Was na poniedziałkową aktualizację. Nagrywamy stosunkowo wcześnie, mam nadzieję, że się wcześniej pojawi, ponieważ wyjeżdżam dzisiaj w sumie całkiem daleko i też tutaj od razu Wam zaznaczam, że jeżeli zrobię prognozę na sierpień, który po prostu zapowiada się bardzo ostro, to zrobię ją w piątek, czyli ponieważ akurat w weekend, kiedy będzie pierwszy, czyli za tydzień, będę w podróży i po prostu nie będę miała jak tego nagrać dla Was, więc prawdopodobnie w piątek, ale to jeszcze Wam dam znać, czy na Facebooku, czy tutaj w tej zakładce posty, albo będzie to live, ale zależy od tego, w jakim będę miejscu i jak będzie dobry internet w tym miejscu, w którym będę, to będzie live, i jeżeli nie, no to po prostu nagram i wrzucę. Jeszcze jest opcja numer dwa, że nagram to w poniedziałek, ponieważ będę właśnie w soboty na niedzielę wracać, więc rozumiecie. Okej, więc no właśnie, sierpień. No, porozmawiamy o sierpniu na prognozie, natomiast to, co się w tej chwili dzieje. Może ja zacznę tym razem od objawów tego, co się dzieje. Czyli najpierw sobie porozmawiamy o tym, jak Wy to odczuwacie, co się dzieje w nas. A potem to jest tylko i tak na tydzień, czyli ja właśnie, w związku z tym, że w piątek mam nadzieję zrobić live'a, w związku z tym w czwartek nie będzie aktualizacji. Tym bardziej, że jadę w zasadzie na wakacje. Okej, w każdym razie wracając do tematu, dzisiaj chcę Wam po prostu przygotować, dać Wam informacje na najbliższe kilka dni, bo rzeczywiście te kilka dni... No już to trwa, prawda? Już to odczuwamy od kilku dni. No ale dobra, okej. Okay. Do rzeczy. Więc słuchajcie, najpierw zaczynam od objawów. A wszelkiego rodzaju, bym powiedziała, nawet kłótnia. To nie są kłótnie. To nie jest to, że to jest kłótnia, tylko to są fakty, przed którymi stawiają nas inni ludzie. Czyli nagle jest takie, zostaliśmy poinformowani o jakiejś sytuacji, która odbyła się u drugiej osoby, czyli o, może inaczej. Wiecie co? Zaczniemy od schematu tym razem. Ale objawowo, a co będzie, jak to przetrwać, to jest, i z czego to wynika, to za chwilę. Czyli co się dzieje tak naprawdę w relacjach jako takich? Mam tu przyjaźń, miłość, to nawet nie do końca chodzi o przyjaźń, miłość, tylko o ogólnych relacjach, o różnego rodzaju, no, związkach, ale też układach z innymi ludźmi, nie wiem, czy to w pracy, czy w jakichś prywatnych układach, czy w jakichkolwiek innych sytuacjach, jak my to będziemy odbierać. Będziemy stawiani przed faktem dokonanym. Czyli nagle się okazuje, że ktoś ma zupełnie inne podejście do jakiejś sytuacji albo zupełnie inne plany w stosunku do nas czy do jakiejś sytuacji, w którą jesteśmy zaangażowani i po prostu prezentuje swoje stanowisko, co w nas bardzo często wywołuje ogromne zdziwienie, ogromny szok, bo nie spodziewaliśmy się, no powiedzmy, czegoś na kształt takiej bomby od tej osoby, lub nie spodziewaliśmy się, no to takiego obrotu sprawy. I teraz dlaczego? Słuchajcie, no bo teraz drugi poziom, czyli czakra sakralna, jakby no ta przestrzeń wyciąga, ja już po raz setny mówię, wyciąga te nieciągłości, czyli te dziury, na których się wszystko haczy. I teraz tu chcę Wam powiedzieć, na czym to polega. Jeżeli mamy potencjały na przestrzeni, przestrzeń to jest generalnie to są generalnie potencjały, czyli potencjalnie coś się może wydarzyć, nie musi. I teraz w zależności od Waszego kształtu, to jest to, co ja mówiłam zeszłym razem, to ten kształt uwarunkowuje to, czy daną sytuację, czy daną okazję, powiedzmy, jesteś w stanie z tej okazji skorzystać, no lub nie. Nawet jej nie zauważysz, że jeżeli w ogóle Cię nie weryfikuje swoim kształtem, to prawdopodobnie w ogóle okazji nie zauważysz w czymś, którym na przykład inna osoba widzi nagle coś niesamowitego w tym i idzie w to w całości i jej na przykład super to wychodzi i ona odnosi jakiś spektakularny sukces. No a Wy tak, jak to? Jak to się stało, że w ogóle ja tego nie widziałem? No właśnie, ten kształt, który warunkuje jakby całość naszą, który oczywiście zmieniamy w toku ewolucji, oczywiście każdy proces, każda próba bohatera, każde przeniesienie treści z drugiego poziomu na trzeci poziom powoduje tą zmianę tego kształtu, tylko to, nie jedynka, dwójka, bo to są miejsca, gdzie się właśnie procesy odbywają, jakby przygotowujące do tego przeniesienia, ale właśnie chodzi o to, że ten moment przekształcenia siebie na tą czakrę serca, czyli ten moment, kiedy my jesteśmy już w tym miejscu, czyli
ten moment, kiedy ja już mam zweryfikowaną, wdrożoną tą treść, ja ją rozumiem, ja nie, już jestem nią, to jest ten moment, kiedy właśnie to już jest w waszym kształcie, czyli to już jest wasze i to już jakby raczej już tego nie stracicie. Natomiast wracając do tego kształtu i tych potencjałów, no więc właśnie jedna osoba widzi w czymś potencjał i w to wchodzi, bo ona ma ten kształt zweryfikowany z tą rzeczą, czyli pasuje do niej akurat ta sytuacja, do was nie. I na odwrót oczywiście, tak? Czyli może do was coś pasować, do kogoś nie. I bardzo często tak, szczególnie odnośnie ludzi, którzy, no powiedzmy, ten poziom świadomości mają w innym miejscu niż wy, my. I w tej chwili też mamy taką sytuację, że widzimy coś, no i tłumaczymy innym, że no słuchaj, czemu ty tego nie widzisz? To jest oczywiste, przecież to jest logiczne. A ta osoba mówi, ale o czym ty mówisz? Weź coś zrób z głową. I my nie możemy tego pojąć, jak ta osoba może tego nie widzieć. Ja teraz też byłam na wyjeździe i też widziałam swego rodzaju absurdy, które zastanawiają mnie, jak to jest możliwe, że ludzie, którzy normalnie prosperują w swoim życiu, którzy mają pewnie jakieś tam prace, które wykonują jakieś konkretne obowiązki, no przecież nie każdy nie robi nic, albo robi coś bardzo mało wymagającego myślenia. No nie ma, mało jest takich ludzi, którzy robią mało ambitną pracę. Po prostu większość ludzi pracuje w jakimś ciekawym miejscu i robią ważne rzeczy. Są odpowiedzialni za ileś ludzi, są odpowiedzialni za jakąś konkretną funkcję i oni, no wymaga się od nich inteligencji albo czegoś, a tutaj nagle... A w takich kwestiach nagle to się wyłącza. Okej, okay, nieważne. W każdym razie wracając do tej przestrzeni. Jeżeli... No i przestrzeń te potencjały, tak, o. Przestrzeń te potencjały jakby w pewnym sensie z nami usiłuje zweryfikować. No i teraz jeżeli mam ten kształt, który łapie się na to, no to wtedy się to dzieje, fajnie, jest blok zdarzeniowy, ja sobie to przeżywam i albo w zależności od tego, kim jestem w środku i jak sobie dam z tym radę, albo korzystam z sytuacji, albo tą sytuację właśnie na niej tracę, bo każda sytuacja może być albo taka, czyli że możemy z czegoś skorzystać lub na tym stracić, w zależności od tego właśnie, w jakim stanie świadomości jesteśmy, czy tam na poziomie jakiejś tam treści. Wszystko jedno, w każdym razie to jest nasza reakcja. Natomiast jeżeli jest potencjał z przestrzeni, czyli to jest ten kształt, o którym ja ciągle mówię, czyli na przykład aktualizacje polegają na tym, że ja wam prognozuję, co będzie, jakie są tendencje, jakie są potencjały w przestrzeni, co się może wydarzyć. I teraz, jeżeli wy, czy my ogólnie, mamy akurat kształt, który jest nieciągły, czyli ma dziurę, czyli ma jakąś taką nieckę w sobie i na przestrzeni akurat lecą potencjały w temacie tego, czego my nie mamy, czyli w tej dziurze, istnieje spora szansa, że się te nieciągłości tak wtedy wyłażą, wyłonią się. Ponieważ to, co przestrzeń robi, to my nagle mamy bam, a my tego nie mamy. Czyli to jest taki efekt, jakbyśmy jechali pociągiem bez biletu. No i powiedzmy, że no nie wiem, tam z konduktorem się minęliśmy kilka razy, bo schowaliśmy się w toalecie, czy nie wiem, jakie tam metody są na to, żeby unikać spotkania z konduktorem. No ale w pewnym momencie ten konduktor nas łapie. No i prosi o bilet, a my tak, o, nie mam biletu. No to mandacik i wyjazd, albo coś innego. No, w każdym razie to jest ten właśnie moment, czyli ten potencjał albo jest, albo go nie ma na to. No i szczerze mówiąc, tutaj nie ma zmiłuj. Jeżeli mamy potencjał na coś, żeby się coś wydarzyło, to choćbyśmy siedzieli w domu, to ten przysłowiowa cegła w drewnianym kościele na nas spadnie. Jeżeli jest potencjał zniszczenia w grze, czyli mamy coś przeżyć, czyli ze wszystkich absurdalnych sytuacji właśnie najbardziej nieprawdopodobna sytuacja właśnie nam się zdarzy, bo jeżeli mamy na to kształt, mamy to przeżyć, mamy ten potencjał w sobie, no to po prostu to się dzieje. No w każdym razie wracając do aktualnej sytuacji i właśnie w tej chwili jest spory potencjał na przestrzeni na takie wyciąganie i taką weryfikację. My już mamy tej weryfikacji dosyć, bo ta weryfikacja cały czas następuje, szczególnie już od ostatnich praktycznie 2 lat. No może przesadziłam, ale dobre takie ponad 1,5 roku. Czyli już mamy obrót torusa pełen. Dokładnie się teraz skończył obrót torusa, czyli te 18 miesięcy minęło od początku tego nowego etapu. I dlatego jesień, bo już jakby pomijamy już sierpień, bo już
Dlatego jesień czy zima to będzie w pewnym sensie nowy cykl wynikający z poprzedniego cyklu. Czyli wszystko, co zrobiliśmy w tym cyklu, teraz będzie kontynuowane w formie następnej, tak? Czyli jakby no, jedziemy dalej z tym, co mamy. Więc no i w tej sytuacji, w której mamy i będzie grane to samo, tylko jak gdyby będzie to w nowym cyklu o cały fraktal wyżej. Czyli to, co było do tej pory na takim pierwszym poziomie, powiedzmy, to teraz to przechodzi na drugi poziom. Dlatego drugi poziom w tej chwili, no takie jest zderzenie. Czyli nagle się okazuje, że ludzie, z którymi przebywamy, nie są tacy, za których ich braliśmy i ciężko z nimi funkcjonować, albo wręcz odwrotnie. Rozpadają się różnego rodzaju współpracy, podejmują się w nas decyzje, wewnętrzne decyzje, ale też te decyzje, bo są też różnice, moment, kiedy ja podejmuję decyzję sama z siebie, niewymuszone jest to z przestrzeni, czyli po prostu tak o czymś myślę i to się dzieje. Natomiast drugi sposób, to właśnie druga decyzja, to jest taka wymuszona, czyli ktoś mi mówi, słuchaj, nie, to ja się muszę do tego ustosunkować. I teraz, no właśnie, takich decyzji, czyli takich sytuacji, że ktoś nam się rozpada, coś nam się tutaj zmienia, w tej chwili będzie bardzo dużo. Jest to czas dosyć dużego chaosu, ale o tym sobie porozmawiamy na prognozie. Ja teraz tutaj skupiam się na tych kilku dniach, na tym ostatnim tygodniu lipca, bo tutaj już to czujemy i takie zamieszanie i taka tak naprawdę burza w szklance wody, bo to trochę tak będzie wyglądało, że po prostu nagle wybuchnie bomba w próżni, czyli coś dużego się wydarzy, które bardzo szybko tak się rozejdzie po kościach. I takich wybuchów będzie sporo, czyli wielka rzecz, która właściwie i tak przeżywamy tą rzecz, to jest takie wielkie zdarzenie w naszym życiu, ktoś się z kimś, nie wiem, pokłócił czy coś i nagle jest takie i nie ma tego, w ogóle jakby nie było sytuacji. Tylko, że ta sytuacja była, ale ona w pewnym sensie to był taki elektryzujący potencjał, który po prostu zrobił taki kabum i zniknął. Także mówię, bomba w próżni, więc takich wydarzeń będzie sporo, takich waszych stanów będzie sporo, no i niestety w związku z tym będzie też sporo stresów, ponieważ no, nas stresują te sytuacje. Tutaj już nie chodzi, czy się jest na 15 poziomie świadomości, czy kimkolwiek innym. Po prostu generalnie oczywiście, że nas stresuje sytuacja, w której nasz system wartości jest naciągnięty, kiedy nasze poczucie bezpieczeństwa jest naciągnięte. Oczywiście, że musimy nad tym panować, tak? Że musimy pracować nad tym, że jeżeli czujemy się źle, to szukamy w sobie nieciągłości. Oczywiście, że tak, co nie zmienia faktu, że w tym momencie nie jest nam przyjemnie, nie jest nam miło i to jest okej, to jest normalna sprawa i choćbyśmy nie wiem gdzie byli z tą świadomością, to i tak wciąż w nas gra jedynka i dwójka. No z tym, że im wyższy ten poziom świadomości, tym ta dwójka czy jedynka grają, ale cicho. Ale też zależy od kształtu, ponieważ jeżeli się w nas przywali z przestrzeni w nieciągłość, no to po prostu tak jest. To jest, słuchajcie, to jest tak zwany ten rąbek od spódnicy przy złej baletnicy. To jest malutka sprawa, która jest nieciągła, która, znaczy malutka, może być dużą nieciągłością, ale generalnie mała, z reguły to jest jedna rzecz, która po prostu jak się, tak jak oczko w rajstopie, pociągnie się i tak wszystko po kolei się wokół tego sypie, to Was destabilizuje, co powoduje jakby wprowadzenie w niestabilną sytuację całe Wasze otoczenie, czyli Wasze całe pole, czyli nagle może się tu i tu zepsuć, albo duże zamieszanie, duży ruch, Wy jesteście cali zdenerwowani, podirytowani. No, wiecie co, Wam powiem szczerze, że właściwie to, co Wam teraz powiedziałam na te kilka dni, czyli na ostatni tydzień lipca, właściwie można by to zrobić w takiej skali całego miesiąca, można powiedzieć, że coś na kształt prognozy. Jeżeli ktoś nie będzie miał możliwości obejrzenia prognozy, a obejrzy dzisiejszą aktualizację, to właściwie mniej więcej takie nastroje będą cały sierpień panowały. Oczywiście też się będą działy rzeczy cudne. Tu jest na koniec taki smaczek, Wam powiem, że z jednej strony to będzie takie buf, a z drugiej strony będzie naprawdę wielkie możliwości skoków. No właśnie, przestrzeń w tej chwili działa skokowo. To jest ten moment, kiedy to jest takie push i skaczemy. Czyli wiecie, może być mocne uderzenie o ziemię, ale też może być silne wybicie do góry.
No ale trzeba pamiętać o tym, że po każdej burzy, czy tam tak, przy każdej burzy przychodzi słońce. Już większego banału nie mogłam powiedzieć, ale chodzi mi o to, że po każdym uderzeniu i weryfikacji, która tnie, ponieważ my jesteśmy teraz potencjałem takich cięcia. Cięcie po prostu nie ma. Ostre cięcie, ale to się na prognozie sobie porozmawiamy. Każda taka sytuacja powoduje zakończenie czegoś i przez chwilę należy się przełknąć to i przeżyć ten moment, no bo jak inaczej? Jest taka smutna pustka. I rozmawianie, oczywiście się mówi o tym, a każdy koniec jest nowym początkiem. Oczywiście, że tak, ale zanim my zobaczymy, że coś się nowego zaczęło, to mimo wszystko jest w nas ślad po tej dziwnej pustce, po czymś starym. I to też jest okej. Natomiast już podsumowując, słuchajcie, no będzie się działo, ale pamiętamy, że właśnie przestrzeń się teraz skokowo procesy odbywają. To są takie niestabilne potencjały. Z drugiej strony one są stabilne. Właśnie o to chodzi, że one są stabilne, tylko one... To jest takie podsumowanie tego cyklu. Czyli to jest taki moment, kiedy my już dobiegamy do tej mety i faktycznie ileś tam rzeczy trzeba szybciutko pozałatwiać. Wszystkie sprawy, które do tej pory się gdzieś tam odkładały, gdzieś tam dobra, się machało ręką, nie przywiązywało się do tego aż takiej wielkiej uwagi, to w tym momencie właśnie jest taki moment takiego poczekaj, już takiego ostatecznego wyjścia, czyli takie chodź, jeszcze to zostaw, dobra, to też już zostaw, tu też jest, nie chcesz, taki moment przeprowadzki, że przeprowadzamy się i niby, no dobra, zobaczymy, wezmę, nie wezmę, ale jak już jest ten moment, kiedy już jesteśmy zmęczeni, kiedy to są już ostatnie chwile tej przeprowadzki, kiedy to są już ostatnie momenty pakowania, nagle jest taki, dobra, już tego nie biorę, tego też już nie biorę, to już wyrzucę, a po co mi to, nie korzystałam z tego. No i właśnie, i nagle się okazuje, że tych rzeczy, które nawet nie planowaliśmy się ich pozbyć, się ich pozbywamy, oddajemy i tak dalej. Także to jest ten ostatnie takie szarpnięcie w tym miejscu. Słuchajcie, tyle na dzisiaj, trzymajcie się i jesteśmy w kontakcie odnośnie prognozy. Hej, hej.